Cześć pracy. Dzisiaj zabieram się za porządki przy wiertarce wielowrzecinowej. Cała kolekcja wierteł, większość z nich jest z Globus Wapienica. To mówiłem już o tym, że oni mają praktycznie wszystko do wielowrzecinówki i od nich to ściągnąłem. I teraz chciałbym, żeby to jakoś wyglądało. I tutaj na jednej ściance przy maszynie, przy wiertarce jest kilka otworów. Widziałem w katalogu, że Felder ma tam takie uchwyty metalowe bodajże i na akcesoria jakieś dodatkowe, bo jest tutaj kilka rzeczy, które można dodać jeszcze do tej maszyny, ale też można wykorzystać tą ściankę inaczej, dlatego ja pomyślałem, że najpierw przymocuję do ściany maszyny jakąś, nie wiem, może sklejkę, a później zrobię drewniane półeczki, dość wąskie, żeby też, no wiadomo, te wiertła są ostre, żeby gdzieś nie zahaczyć się przypadkiem idąc o same ostrza, czyli wykorzystam jakieś listwy, które mam z odpadu. I teraz kwestia nawiercania. Te wiertła, one są wszystkie średnicy 10 mm. No taki jest standard i tutaj wystarczy zrobić 10 mm otwory i można te wiertła wkładać. Ja najpierw zrobiłem test z ręki, no bo to jest najprościej. Dziesiątko powierciłem i powiem tak. Kiedy idealnie utrzymałem w ręce to wiertło i nie było jakichś luzów na boki, to ten otwór wychodził bardzo ciasno. Zrobiłem później test na wiertarce kolumnowej. Tam tym bardziej, nie? Ten otwór wychodzi prawie idealnie, więc ten otwór również jest prawie że 10 mm. I tutaj znowu również to wychodzi dość ciasno. Mógłbym zrobić to na wielowrzecionówce tutaj, ale tam nie jest tak prosto. Jeśli chciałbym wykorzystać i przesuwać tą listwę w tą stronę i wykorzystać te wrzeciona od spodu, jest problem z chwyceniem tak wąskiego materiału. Kiedy pracujemy tak, oczywiście nie ma problemu, ale tak jest. Nie jest to, powiem tak szczerze, takie bezpieczne. Musiałbym zrobić jakieś trzymanie tej listwy, więc też nie do końca byłoby to mądre. Można byłoby to zrobić na wiertarce poziomej, ale trzeba by zrobić znowu jakiś najlepiej, nie wiem, dystans, który by się dokładało lub no, żeby te otwory były równe. No, chcę, żeby to wyglądało, mówię, estetycznie. Dlatego też później mówię, no nie, no to najprościej zrobić to na cence. Wrzucam w maszynę i jadę. No więc dobra, zrobiłem sobie pierwsze testy frezem 10 mm z opcją wiercenia. No i znowu, ten otwór wychodzi wtedy tak dokładnie, że wkładanie w te otwory to wchodzi zbyt ciasno, nie? Więc mówię, dobra, opcja druga przy CNC, zrobimy to w opcji wybrań tych kieszeniowych. Powiększyłem otwór do 10,2 mm i słuchajcie, perfekcja, jest to tak wtedy, tak ładnie wchodzi, że nie jest luźne, czyli nawet gdybym to, o nie, jak dam do góry nogami, to spada, ale jeśli nawet jest pod jakimś dużym kątem, to na pewno to mi nie wypadnie, więc opcja kieszeniowa frezowania, frez 10 mm i robię to przy takich opcjach, nie? Ustawienia. Więc praktycznie muszę tylko podocinać te listewki na szerokość tej ścianki, którą potrzebuję. Tyle chyba, nie? No sklejkę muszę dociąć, przymocować to później wszystko jakoś od tyłu, żeby też nie było widać i tyle, więc zabieramy się do pracy najpierw za sklejkę, a później za te listwy jako półeczki. Aha, no i tutaj jeszcze, sorry, jeszcze. Są jeszcze te tuleje, nie? Tuleje do mocowania na wrzecie, jak to się nazywa?
na uchwytach, tych, na tych szybkozłączkach trzeba te tuleje tam wciskać i przekręcać, więc one mają, nie wiem, czy nie 20 mm, bodajże 20, więc wtedy zrobię trochę inne wybrania i też takie pudełeczka od wierteł, również może jakieś zrobię takie miejsce, gdzie te pudełka ma jakieś takie drobne wkręty, śrubki. Całą obsługę tych wierteł wykonujemy za pomocą małego imbusa i małego wkrętaka płaskiego, bo od tyłu jest tam, o, tutaj jest na imbus. Zobaczmy inne. A tu jest na śrubę płaską. Więc takie dwa narzędzia również powinny gdzieś tutaj być obok maszyny, żeby, mówię, mieć kompletny zestaw i narzędzi, i osprzętu, który jest potrzebny do obsługi. Zabieramy się w takim razie do pracy. Już więcej nic nie będę mówił. Chyba że na końcu. Na razie.
Kolejna rzecz zrobiona. Powiem szczerze, wygląda to aż za dobrze. W sensie takim, że szkoda, że to nie jest zamykane. Teraz tak do mnie to doszło, że szkoda, że to nie jest zamykane, bo wiadomo, że się będzie kurzyć, ale to kurz tutaj nie ma znaczenia, bo tak naprawdę co może zrobić stali, nie? Ale jest tutaj stal, która nie lubi wody, nie lubi żadnej wilgoci. I teraz, jeśli cokolwiek bym tutaj w warsztacie robił i nie daj Boże, gdzieś tam woda się pojawiła, no to będę miał to trochę załatwione, nie? Więc powiem szczerze, nie wiem jak to jeszcze zrobię, ale coś tutaj wymyślę jeszcze, żeby to jeszcze bardziej zabezpieczyć, chyba że przeniosę to, tutaj mam ścianę zaraz obok, tak? I to też jest miejsce, żaden problem, żeby to zawiesić tam i będzie to, mówię, trochę bezpieczniejsze, bo w tym miejscu troszkę mi to się nie podoba. Ale zrobione jest, CNC po prostu to jest mistrzostwo świata, powiem wam. Ustawienie takich odwiertów i przygotowanie materiału to jest po prostu pach. Idziecie na kawę, jest zrobione po prostu perfekcyjnie, wszystko pasuje. Mówię, 10,2 mm, jeden otwór. Przy tych tulejach tutaj jest bodajże 19,7 czy 19,8. Ja robiłem odwierty 20 mm i to też jest po prostu pach wpuszczone i pasuje naprawdę idealnie. I o to chodzi, nie? A maszyna zrobiona ze sklejki. Polecam, polecam. Osobom, które nie mają, naprawdę troszeczkę wejdźcie w ten temat i zobaczycie, że zbudowanie takiej maszyny nie jest trudne. Oczywiście czym dokładniejsze, nie wiem, wałki, czym dokładniejsze śruby kulowe, no to oczywiście ta precyzja będzie większa, ale jeśli ktoś nie potrzebuje aż takich dużych formatów, czy też takiej dużej precyzji, można równie dobrze zrobić to na, nie wiem, prowadnicach kulkowych i byle pogłębiać tą swoją wiedzę, bo wszelkie tematy, które również ja poruszam, zależy mi na tym, żeby wam przekazywać tą wiedzę, żeby nie ograniczać się tylko mam pilarkę, mam frezarkę, to mogę zrobić wszystko. Pewnie, że można, ale można troszeczkę myśleć krok w przód i szukać nowszych rozwiązań, które pomogą wam w pracy i skrócą czas. Ja mam 17 godzina, mogę spokojnie posprzątać wióry i iść na kawę. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.